Hej, witajcie, z tej strony Donara, to kończynek z GTA 4. W poprzednim odcinku mówiłem wam podczas wykonywania zadań głównych, że dawno nie robiliśmy sobie żadnego zadania z nieznajomych i dziwaków, a raczej z nieznajomych i przyjaciół, bo tak jest tutaj nazewnictwo i nigdy się tego nie nauczę, zawsze będę najpierw powtarzał nieznajomi i dziwacy, bo tak jest to właśnie już przyjęte przez społeczność, chyba ze względu na GTA 5, gdzie właśnie tam zawsze w ten sposób się określało mianem tych, powiedzmy, przypadkowych ludzi, których się spotyka. W każdym razie, no właśnie, skoro mówiłem, że się tym zajmiemy, no to tym się zajmiemy. I jeszcze chciałbym wreszcie w tym odcinku ogarnąć sobie... Czekajcie, najpierw samochodzik. Jeszcze w tym odcinku chciałbym ogarnąć sobie tą misję dla Bruce'ego i dla Romana. W sumie bardziej dla Bruce'ego niż dla Romana. Mianowicie tą misję właśnie w kafejce, gdzie musieliśmy się wcześniej spotkać z... Znaczy, przepraszam, gdzie musieliśmy się wcześniej umówić na spotkanie z jakimś tam... kumplem Lyla Rivasa? Coś takiego było. I w każdym razie właśnie umówiliśmy się z nim przez portal LoveMeet. No i czekaliśmy oczywiście na jego odpowiedź. Ta odpowiedź już raczej nadeszła, ale jeszcze nie sprawdziliśmy sobie skrzynki odbiorczej. Więc tym też będę chciał się zająć. Ponadto jeszcze w poprzednim odcinku jakiś nieznajomy... No powiedzmy po prostu, że jakiś nieznajomy skontaktował się z nami, kazał nam się z nim spotkać właśnie gdzieś tam na Molo, na... No tak, na Molo chyba. Na południe właśnie... tego terenu Algonquin, tutaj mam go zaznaczonego i być może jak się wyrobimy, to też sobie to zrobimy. No nie wiem, i rzeczywiście Elizabeta też się z nami kontaktowała, to odbierzmy ten telefon, zobaczmy co chce. Okej, no mamy tą Elizabetę dostępną teraz. No i pytanie właśnie, no kurde, chyba to zrobię od razu, wiecie, bo tak to pasuje do narracji. Skoro nas dzwoni ta Elizabeta i mówi, że tam właśnie z Manem się nie dogaduje. No słyszeliśmy w jakim była stanie, więc lepiej może jedźmy do niej od razu, ale jestem w szoku naprawdę, że to nie jest jako od razu misja, ten telefon, bo tak już mieliśmy w przypadku Romana, który się z nami kontaktował jakiś czas temu. No chyba na początku gry to było, że się z nami skontaktował, właśnie od razu się nam odpaliła misja po odebraniu telefonu. I teraz właśnie gdzieś z tyłu głowy miałem właśnie przekonanie, że to może być ten telefon, bo pamiętam go doskonale. No i rzeczywiście, to był ten telefon, ale jednak misja automatyczna się nie uruchomiła. No nieważne, w każdym razie skoczymy sobie do Elizabety w takim razie, no bo cóż, innego mi pozostaje. Chcę się tutaj wczuć w tam grę jak najbardziej i skoro otrzymam taki telefon, a nie inny, no to chciałbym się tym właśnie zająć w tym momencie już. A potem nic się nie zmienia w naszych planach. Skoczymy sobie właśnie na pierwszą wyspę i zrobimy misję dla tych przypadkowych osób. Chociaż takich przypadkowych to jeszcze zobaczymy. Być może spotkamy się z kimś, kto... z kim już mieliśmy okazję rozmawiać wcześniej w przeszłości. No wszystko się okaże bliska, nie chcę wam nic spoilerować. Ja już wiem z kim się spotkałem, bo sobie to sprawdziłem na necie, gdzie tych ludzi znajdę. No ale na razie to nieistotne. Weźmy misję od Elizabety. Jacob here. You know Jacob? Yes. Jacob tells me it wasn't him, but some people he introduced me to have ripped me off big time and put the heat on me. I know they did. All right, all right, all right. Well, so I know my fault in a rasta. I know my blood clot. Well, hey. Don't come in on my face. All right. You better hope Nico can make this right for you then. Oh, what? Oh, we got a big fucking problem, Rasta. Nico, go do this first job for him. Yeah, I got it. Watch me, Anna. See you later. Zaraz, to nie jest to, o czym myślałem. Chwila, czy mi się coś ubzdurało? Zaraz, zaraz, zaraz. Dziennik. Aha. Pokaż linie dialogowe. O! Nie, już tego nie widzę. Kurde. Mam wrażenie, że Elizabeta wcale nie mówiła o Manym, tylko mówiła właśnie o Little Jacobie. Jakoś tak sobie zakorzeniłem w głowie, że tutaj chodzi o Manego. W przyszłości na pewno dowiecie się, dlaczego tak sobie zakorzeniłem. Wystarczyło właśnie mi tyle, że usłyszałem, iż właśnie Elizabeta się darła przez ten telefon i już wiecie, jakby z góry założyłem, że tam jest Money. Tak jak mówię, w przyszłości będziecie wiedzieć, o jaką stękę mi chodzi, ale kurde, jestem naprawdę w szoku, że tak funkcjonuje dziwnie. To nie jest pierwszy raz, kiedy ja to widzę. Po prostu wiecie, mam w głowie jakiś fakt, mam jakiś tam... Wiem po prostu, co się wydarzy w przyszłości, prawda?
i w głowie mam tą scenkę przedstawioną, a kiedy coś podobnego jakby się dzieje i mógłbym to podpiąć pod tą scenkę, to ja przestaję czytać napisy, przestaję się na nich skupiać, albo czytam je sobie, ale jakoś nie wyciągam z niej wniosków i nie analizuję tego, tylko z góry zakładam, że ta scenka dotyczy czegoś innego, czegoś, co właśnie pamiętam i odnosi się tak naprawdę do czegoś zupełnie innego, do sytuacji, która dopiero będzie miała miejsce. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, bo to trochę ciężko jest tak wytłumaczyć, jeśli nie znacie kontekstu, a nie chcę wam tego kontekstu też przedstawiać zbyt mocno, żeby tutaj nic nie zespoilerować. No ale kurde, naprawdę, w przyszłości być może sobie skojarzycie, o co mi chodzi, a ludzie, którzy znają tą grę, być może już kojarzą. Ale serio, ja się sam sobie dziwię, czemu ja tak funkcjonuję dziwnie, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego robię. Nie wiem, dziwne to jest, potrzebuję chyba bardziej się skupiać na grze. I może nie zakładać od razu z góry, że coś dotyczy tego, a nie innego. Wiecie, dlatego właśnie ja wolę niekiedy grać w gry na ślepo, bo wtedy przynajmniej, kurde, nie mam takich głupich odczuć jak właśnie teraz. Nie popełnia takich głupich błędów jak teraz. Nawet w tym momencie mi się wydaje, że Elisabetta mówiła coś o Rasta. No to oczywiście, że chodziło jej o Little Jacoba. Chyba, że teraz sobie już to wmawiam, nic nie mówię o Rasta. Nie wiem, nieważne. Mniejsza z tym, raczej mi to wybaczcie, małe przewinienie. Chyba, mam nadzieję, że tak. Oj, Donerku, ty to jesteś naprawdę jedyny. Ale misja Śnieżyca. Ta misja, jak tylko zobaczyłem tytuł, to już wiedziałem, że jednak coś się mi pokiełbasiło, a to z tego względu, że misja Śnieżyca, Zeciaka grając właśnie w tą grę, sprawia mi ogromne problemy. Naprawdę, to była jedna z najtrudniejszych misji, do czasu aż w późniejszym etapie gry miałem jeszcze trudniejszą misję. Ej, co? Tu jest taka kolejka? O kurde, czemu ja o tym nie wiedziałem? Ty, będzie trzeba tego wypróbować. What the hell, dlaczego ja nigdy nie wiedziałem o tym, że to jest taka kolejka? Masakra. Widzicie, człowiek tyle razy widział tą grę na YouTubie, mniej razy nią samym grę, ale właśnie, tak jak wspomniałem. Dużo razy widziałem ją na YouTubie i kurde, nie miałem pojęcia o tym, że ta kolejka tutaj się znajduje. Nieźle. Albo nie pamiętałem, też tak może być. Ale raczej bardziej się skłaniam ku temu, że po prostu nie wiedziałem, co to ma być, jak to jest zaczepione dziwnie. Aha, bo tu jest brama, tu była siatka po prostu i temu tak to dziwnie teraz wygląda. No nieważne, trochę też źle pojechałem, bo tak się zagapiłem na tą kolejkę, ale nieważne. I jeszcze jedna kwestia. Bruce nas napisał. Andrzej, pani do Perseusa w Algonquin, bracie. Wszystkie VIP-y tam chodzą. Kup sobie jakieś odjebane ciuszki, jesteś gentycznie inny. Opakowanie musi wyglądać tak jak zawartość. Taki nasz styl. No i to jest bardzo dobra rada, Bruce, ale lekko spóźniona ci powiem, bo już akurat to mamy. Byliśmy już w tamtym sklepie. Kokaina Elisabety znajduje się gdzieś na terytorium starego szpitala. This is scale fish, imported straight from Bolivia, manito. Polvo puro, the best, man. You're in America now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico or Colombia or wherever, why do you all run across the border? Tell me that. A powiem wam, że nie byłem gotowy na tą misję w tym momencie, na tym etapie gry. No, kurde, nie byłem na to gotowy, tak naprawdę, i powiem wam, że się boję strasznie tutaj w ogóle cokolwiek zrobić. Zobaczcie, ile to jest wrogów, ja nie mam też kewlara, no ale trzeba jakoś zacząć tutaj tą rozróbę. Nie ma co tutaj dłużej zwlekać. A w ogóle tak mnie zastanawia, nie, no to nie ma sensu. A co by było, jakbym zadzwonił sobie na przykład do Little Jacoba teraz? Na pewno nie odbierze, no nie ma szans, żeby odebrał. No właśnie, tak myślę. Jestem na misji, tutaj raczej takich motywów nie ma, żeby dało się z kimś skontaktować i o czymś porozmawiać. A szkoda, bo fajnie byłoby, gdybym mógł na przykład sobie wsparcie zamówić od Little Jacoba. W sensie zamówić wsparcie, no nie, tak chodzi mi o to, że po prostu, żeby poszedł ze mną tutaj na tą rozróbę. Dobra. Ale powiem wam, że teraz w sumie dużo się zmieniło od czasów, kiedy grałem w tą grę za dzieciaka. Między innymi zmieniło się też to, że grałem na myszce i klawiaturze, a nie na padzie. To pierwsza duża zmiana. Chociaż wtedy też miałem auto-aima, więc no tak czy inaczej dobrze mi to strzelanie szło. Przynajmniej tak mi się wydaje, że dobrze mi szło, ale na pewno to się zmieniło przede wszystkim. To mój wiek i takie obeznanie z grami komputerowymi, więc myślę, że to też mi dużo pomoże przy tej misji, ale no wszystko tak naprawdę się jeszcze okaże.
Też, między innymi to mi pomoże, że pamiętam tutaj na przykład ulokowanie niektórych ludzi, dlatego też wiedziałem, że tutaj na górze ktoś będzie. No wiecie, takich rzeczy się nie zapomina, kiedy z czymś mieliście problemy w przeszłości, męczyliście z tym, no to wam się utrwali w pamięci. Więc takie pierdółki malutkie to ja pamiętam. Kurde, ciężko się tutaj strzela do niego. Tam jest kolejny. Ty już leżysz, a ty chciałbym ciebie do... A, już spadłeś, okej. I wszyscy już są w sumie według minimapy na tym samym poziomie co ja. To bardzo dobrze. Tam jest ktoś, tu coś jest, kurde. Pięknie, przeżył to? Wow. Ty na pewno nie przeżyłeś i... Czy to jest gościu z Lostów? Tak. Jeszcze żył i powiedział, że to bardzo boli, żebym go nie zabijał. Ej, ale kurde, nie wiedziałem, że tutaj są Lości. Chyba, że po prostu miał taką kamizelkę ich. No nie wiem. I proszę bardzo, tu jest jeszcze apteczka, ale na razie ona mi się akurat nie przyda. Dobrze, weźmy tą... Uuu, proszę bardzo, opłacało się tutaj porozglądać po tym terenie. Co prawda i tak mam dużo amunicji, bo 500 naboi ponad. Ale zawsze to plus kolejne. Chyba 30 albo 60 może dostajemy, raczej 30. I've got this stuff. You know where the heat is coming from? I think I'm getting closer now. But there's one more cat me off a speak to. Shit! Speaking of fucking cops, I think I have company. I gotta go. Ale dziwnie się jasno zrobiło w tamtej scence. Tak nagle. Chyba po prostu pora dnia została zmieniona. To jest godzina 19.23. Nie wiem jaka była wcześniejsza godzina. Ale no strasznie coś dziwnego się stało z tym oświetleniem. Dobra, powiem wam, że tutaj ten fakt, iż mamy właśnie Akacza bardzo, ale to bardzo ułatwia nam tą misję. I zobaczcie, pełno tutaj jest właśnie tych SWATowców, nie mamy możliwości ucieczki stąd inną drogą. Chociaż na upartego powiem wam, że może coś by się znalazło. Ale nie będę aż tak kombinował, tylko normalnie sobie stąd wyjdę, a przynajmniej postaram się stąd normalnie wyjść. A czy mi się to uda, to już inna kwestia. Ten helikopter strasznie mnie denerwuje. Gdzie on jest? Tutaj, nade mną bezpośrednio, ale nie jestem w stanie tam w niego wymierzyć. No, on jest zbyt wysoko. Nic teraz nie zrobię, szkoda. Dobra, panowie, niech to się wychyli w końcu. Nikogo. Co wy tacy przykampieni? Tutaj też apteczka była po prawej stronie. Warte odnotowania to jest. Wychyl się. Pięknie. Nie wiem, czy ten jego skok tak miał wyglądać. Ktoś do mnie strzeli. Ktoś do mnie strzela mocno. Kto? Skąd? Co? Nie widziałem cię. Ja pierdzielę. Sądzą, nie ma wyjścia. Szlak. O Boże. Jeszcze ktoś tutaj jest. Na 100%. Nie? Z tej strony ktoś musi być. No jest tutaj policjant. Kurde, jak się źle tak strzela do nich. Powinna być możliwość zmiany właśnie ręki, w której trzymamy broń, tylko nie wiem pod jakim przyciskiem by to mogło być w wersji PZ-owej. Tak, klikam sobie jakieś tutaj randomowe przyciski, ale niestety nie wiem, musiałbym sobie sprawdzić opcję. Zobaczcie, już no nie mamy kamizelki w ogóle. Dlaczego tutaj nigdzie nie ma kamizelki dodatkowej, gro? Ja cię proszę. Cześć. Zastanawiam się, czy... Uda nam się to przejść za pierwszym razem. Jak myślicie? Ja bardzo mocno w to powątpiewam, ale jak na razie to idzie mi fenomenalnie. Wyjdź, proszę cię, wyjdź stąd. Dobra. Okej, mamy wszystko. Teraz tamten jeszcze. Chciałbym też tego gościa zdjąć, wiecie, żeby mieć święty spokój. Dobra. Odlecisz? Odlatuję. To z jego strony nie ma już... No, Niko! Błagam cię, nie blokuj się tak. O Boże. Zastanawiam się, czy strzelać się z nimi, czy może uciekać. Powiem wam, że to jest ciężka sprawa. Nie mam zielonego pojęcia, jak tak to rozegrać. Na razie postrzelam się z nimi troszkę, żeby sobie utorować drogę. Tam jeden się na pewno kampi jeszcze, co nie? No, kampił się, ale ciężko go trafić.
Shit, tutaj też jest jeden. Powiem wam, że te główki to z jednej strony łatwo się strzela, z drugiej dosyć ciężko. Dobra, tamci nie żyją też. Dobra, olewamy to. Chociaż nie, no nie mogę tego olać. Kurde, muszę ich zabić wszystkich. Muszę się ich pozbyć. A może jak się ich wszystkich pozbędę, to nie wiem. Jakiś specjalny warunek tej misji spełnię i okaże się, że już nie muszę gubić pościgu. Bo pościg samoczynnie zostanie zgubiony. Tyle? Nie, jeszcze jeden. Dobra. To byłoby na tyle i z powrotem helikopter. Spróbujmy też się z nim rozprawić, co nie? Serio? Aha. Ja to znakomicie gro. Naprawdę, fajnie. Fajnie sobie ze mną tutaj, kurde, grasz. Że nie mogłem go wyeliminować. Ej, w ogóle zaraz ten helikopter zostanie zniszczony. Dobra, nieważne. Spójrzcie na to, w ogóle się nie respią nowi przeciwnicy. Podejrzane. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Bardzo podejrzane to jest. Ale zobaczymy, czy nie zaczną się teraz respić. No, już się respią, już nadciągają. Ale fajnie, że ta gra mi pozwoliła właśnie opuścić to terytorium. Patrzcie na to, jakie to jest easy w tym momencie. No przecież ja sobie tylko tutaj stanę i GG. Wow. Widzicie, jeśli macie problem z tą misją, to polecam zrobić tak, jak ja zrobiłem. Wybić po prostu wszystkich, kogo tylko mogliście tam wybić. O nie, o, dobra. I lost the heat. Where are you? Cheers, Brian. I'm with some fuckers in NY. Get your know, Nico. It's been some street shit. Oj tak. Ja już wiem, z kim on tam na mnie czeka. Bardzo dobrze o tym wiem. I w sumie powiem wam, że cieszę się, że już teraz robiliśmy tą misję jednak. Bo zwlekałem do tego momentu specjalnie z pewną inną rzeczą, o której też wam mówiłem. Chyba tam 3 odcinki temu, czy 2 odcinki temu, ale nie będę uprzedzał faktów. Sami za chwileczkę zobaczycie, z kim on tam tak naprawdę jest. Zobaczmy jeszcze tylko na mapę, dokąd mam jechać. Aha, do Bohan z powrotem. No, to w porządku. W sumie nawet się dobrze składa, że do Bohan jedziemy. A nie, naprawdę, bardzo się cieszę, że ta misja już się udało teraz zrobić. Ja myślałem, że ona trochę później się pojawia w grze. Tak ją zapamiętałem przynajmniej. Nawet nie miałem tej świadomości, że ją się bierze od Elizabety. Myślałem, że bezpośrednio właśnie od Little Jacoba ją bierzemy, albo jeszcze od kogoś innego może. No nieważne. Mało istotne to jest. W każdym razie też się cieszę, że za pierwszym razem się udało. Bo łatwa misja to nie jest. Ja tutaj miałem takie oferty, że oczywiście już znałem mniej więcej położenie tych przeciwników, ale tutaj naprawdę możecie się tak wpieprzyć w malniok, jeśli jesteście nieostrożni. Ja tak systematycznie, wiecie, pomieszczenie po pomieszczeniu czyściłem wszystko. Nie biegłem na pałę, nie odwalałem żadnej maniany, przez co w miarę łatwo mi to poszło i też wszystkich policjantów się pozbywałem od razu, a nie zlekałem z tym, nie próbowałem uciekać od nich. Także właśnie to mi bardzo mocno ułatwiło tą misję. Jeżeli byście czegoś takiego nie robili, to mówię wam, że tutaj chwila, moment i możecie zginąć. Właściwie sami widzieliście, że ja jeden raz ten błąd popełniłem i wtedy straciłem całą kamizelkę. W ciągu chwili całą kamizelkę straciłem. Popełnicie dwa takie błędy i nie macie już prawie życia w ogóle. Zawsze możecie się oczywiście cofnąć po apteczkę, ale gorzej jak się wam nie uda cofnąć po tą apteczkę. Więc ta misja no, jest dosyć wymagająca, muszę przyznać, ale o dziwo właśnie udało się ją przejść za pierwszym razem, więc jestem z siebie dumny. To tylko pokazuje, że rzeczywiście dużo się zmieniło w moim gameplayu, kiedy byłem dzieckiem, a teraz. Bo wtedy, tak jak mówię, bardzo mocno się męczyłem. Chociaż też może wynikać z tego faktu, że wtedy grałem jednak wersję albo konsolową, albo jeszcze to było może wersji PC-towej. Tak teraz sobie myślę. A jeśli to była wersja PC-towa, no to ja wtedy miałem ile? 15 FPS-ów w tej grze, 20, więc ciężko się mi strzelało. Na wersji konsolowej też te FPS-y dropię do 20 klatek, 25. Plus sterowanie na padzie może tutaj mi uprzykrzał życie. No nie wiem. Jacob, what are you talking about? You know, I think you're smoking too much. Yo, me think me know the eat that come from in a king. Hey, Nico. Hey, no Jacob. Właśnie. What are you doing here? This is no place for you, Michelle. As it happens, it is. You see, Nico, I have been working for the government. I'm afraid it's my job to watch you. And now I have to ask you for the coke. This is a joke, right? Please, please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elizabeta.
I don't fucking believe this. Listen, I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Hey, you know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Voila. You mean to say you're going to let us off just like that? Not now, Guan? Well, my employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. The Coke, please. Shocking, we have to tell Elizabeth so she now get our cocky and enough. No mimo, że misja udana, to poniekąd misja nieudana, bo Koki nie udało się odzyskać, skoro została ona przejęta od nas. No i tak, właśnie od tego momentu koniec naszych spotkań z Michelle. Oficjalnie koniec, bo oczywiście nieoficjalnie, już olaliśmy ją wcześniej. Ale wiecie, ja też czekałem na ten moment nie tylko dlatego, że... Nie, czekajcie, co chciałem powiedzieć? Inaczej to chciałem ubrać słowa, ale dobra, może właśnie. Inaczej to powiem. Tam kilka odcinków temu byliśmy w kafejce internetowej i sprawdzaliśmy to całe Love Meet. I mówiłem wam chyba wtedy, że na razie nie chcę się tym bawić, nie chcę tam się z nikim umawiać, bo czekam po prostu na jeden moment w grze. I właśnie to był ten moment. Chciałem po prostu tutaj zrobić coś takiego, że Nico spotykał się z Michelle, miał wobec niej pewne plany, ale nagle te plany się zmieniły przez to, co Michelle zrobiła. I teraz Nico będzie wielce smutny, rozczarowany tą sytuacją, musi odreagować, więc co... Pójdzie z Romanem albo z kimś innym do klubu ze striptizem, zacznie się spotykać z innymi randomowymi osobami, pójdzie na jakieś prostytutki na ulicy, w sensie zgarnie z ulicy, wiadomo, zabawi się, no i wszystko mu przejdzie, prawda, aż spotka tą inną wyjątkową osobę. Także na razie będziemy się bawić właśnie jakimś love media, na razie będziemy robić takie dupe rajdy. Oczywiście też fabułę będziemy ciągnąć dalej, żeby nie, bo z fabułą nie będziemy stali w plecy. Aczkolwiek tak mówię, właśnie też się będę chciał zajmować takimi popierdółkami, jak właśnie spotkaniami z dziewczynami. Więc tak, mimo wszystko plan na ten odcinek był taki, żeby spotkać się z nieznanymi i przyjaciółmi, więc na razie dążmy do tego, żeby ten plan wykonać. Bo mamy już 20 minut odcinka i co? I ja dalej tego nie zrobiłem. Miałem jeszcze iść oczywiście od tamtego gościa spod pytajnika i też tego raczej w tym odcinku nie zrobię. Ale nic to, tutaj mamy właśnie pierwszego nieznajomego i przyjaciela. No, jak widać, chyba raczej przyjaciela w tym momencie. Bo jest tej Batman, nie żaden nieznajomy. Hey, my youth, wagwan. Hey. Hey, oh, yeah, gwan, like you know who me is, road boy. Chuck, you don't know who me is. Batman, what's up? Why, me there, road boy. Me said, no one can test me, no road boy. No one can test me. See? Who's testing you? Them slibber, slabber Russian type, my youth. Yeah? That's everything, disrespect. Yo, road boy, let me tell you something right now. But come and have a drink milk, road boy. Me never come have a court in a car. Right, whatever you say. Yo, road boy, let me tell you something. You see, fish could keep their mouth closed. Them wouldn't get caught, road boy. Exactly. Tell you what. Let's go hit those Russian fuckers right now. You know what, rude boy? Come here, we go deal with them boy there right now. Hunt swoczek. Podoba mi się to słówko, hunt swot. Wy też ludziska jesteś takie hunt swoty, prawda? Na pewno, na pewno. Każdy z nas chce być takim hunt swotem. Boże, uwielbiam to słówko. Tak dawno nie słyszałem tego. No chyba za dzieciaka ostatni raz słyszałem hunt swot. Jak nauczycielka tak do mnie mówiła. Hunt swocie jeden. Nie, ani trochę. You sound like a Rasta man. Where is Jacob? Why you him a doing thing right now, you know, see? Catch up on the girl and thing. You know that, you love him girl and thing, you know, no? Yeah. The youth a grind, my youth. Man a hustling youth. Big respect to him to that. No,
Prawda jest taka, że w sumie dopiero co się widzieliśmy z Little Jacobem, ale powiedzmy, że spotkał się z dziewczyną. Z Michelle się spotkał. Chyba nie tą dziewczynę miał na myśli właśnie Batman, ale cóż. Zabij bandytów. Oczywiście, że tak. Weźmy sobie w sumie to SMG, nie będę marnował już Akacza. Do tej misji raczej nie jest mi on potrzebny. A SMG się przyda. Na pełnej, chociaż tak naprawdę lepiej z tej pestkować niż na takiej pełnej. Easy. Tyle? Just you with my own. Them Russian boy cause me no more botheration, road boy. Respect deal. Don't worry about it, man. Yo, road boy, I catch you around and thing, man. One love, Rasta. Kurde, myślę, że ta misja będzie dłuższa trochę. No bo tak się składa właśnie, że jeśli chodzi o Batmana, to jest jedyne spotkanie z nim. Także śmiesznie, naprawdę, bo byłem pewny, że ta misja będzie chociaż dłuższa troszkę. Skoro tylko raz będziemy mieli okazję się z nim spotkać, no ale jednak jak się okazuje, nie. To już wszystko. Śmiesznie, naprawdę śmiesznie. Ale cóż, skoro tak, no to tak. W tym momencie, ludziska, wybierzemy się do... mniej więcej tutaj. Tu jest komisariat i chyba przed tym komisariatem policji będzie znajdował się jakiś inny random, z którym będziemy mogli wejść w interakcję. Także i dla niego sobie zrobimy misję. I tak się składa, że na poprzednim odcinku, kiedy skończyliśmy misję... jakiś tam łącznik, nie, portugalski, portorykański, coś tam z łącznikiem. Ostatnia misja to była ta z tym właśnie pociągiem, gdzie musiałem zabić trzech ludzi, którzy wysiedli z pociągu. To właśnie po tamtej misji tak naprawdę odblokowała mi się możliwość spotkania chyba 5 nowych nieznajomych albo coś takiego. No w każdym razie dużo tych nowych misji z tej kategorii się odblokowało. Sama mówiłaś, że ona jest spoko, ale no dobra. Skąd mogłaś wiedzieć? Spróbujmy zadzwonić w ogóle do Romana, chociaż nie wiem, czy już nie jest trochę za późno na to, żeby do niego dzwonić. I nie chodzi mi tutaj o godzinę wyżej, tylko po prostu o to, że nie zadzwoniłem od razu po misji, ale zobaczmy, może będzie jakiś unikalny dialog. No oczywiście, że nie. Ja nie wiem, chyba kurde, to co wam mówiłem sprzed 2 odcinków wcale się nie ima prawdy. Chyba to zostało trochę nadinterpretowane w shortcie, które oglądałem, bo tam jako przykład były podane tylko 2 sytuacje. I nie wiem, czy jeszcze poza tymi 2 sytuacjami takie, że mogę dzwonić do Romana. A może już po prostu rzeczywiście jest za późno na to, żeby do niego zadzwonić. No nie wiem. W każdym razie tutaj jest następny nieznajomy. Chociaż ja go kojarzę. Nie wiem jak wy. Comrades! Excuse me? Didn't I see you at Comrades, pal? Where? That bar. Mickey's place. I'm sure you was one of those cubby bastards who used to come in there. I remember you. Yes, you were the drunk guy who fell over. That's about right. I was a mess. A mess. But I'm all sorted out now. I'm over that shit. Good for you. Yeah. Yes, sorry. I'm a new man. Not dependent on anything. No more drink, no drugs. Even gave up hookers. To może na chory jesteś? Why are you telling me this? It's good to show you. Cool. I'm a positive person now. Positive. I threw with problems. Now they are just opportunities. Well, good luck with your opportunities. I've got to go. Oh no, wait. I know this is a lot to ask. But I was wondering. I owe a guy some money. From my drinking days. And he's kind of angry. I don't suppose you could come along and keep him cool. I'm going to pay him back. Please? Okay. They're just off Montauk in an alley. No dobra, wsiadaj. Mam tylko nadzieję, że troszkę tej kapusty dla mnie będzie. Zobaczymy. Raczej za darmo tego nie robimy. Obviously the DT's
hit me pretty hard when I first got sober. I bet they did. Shit, I couldn't hold a glass of water without spilling it all over myself. And you should have seen the can after I was done with. Oh, like the fucking sprinkler had gone off. Dry now, though. Dry as a bone. No fajnie, fajnie. Dobrze wiedzieć. Can you clear things up with him? Don't worry. I'll make sure everything's cool. And we're here to pay back the money my friend here owed you. He doesn't want no trouble. You think money's gonna do it? Do you, Mel? Can't you remember coming over to my place, throwing the TV out the window, pissing all over my couch? Slumber kicked me out on the street. You got a lot of debt to pay, Mel. No, no, w sumie jestem w stanie zrozumieć tych ludzi w takim razie. Jak najbardziej, jak oszczał kanapę, to już naprawdę przesadził. Szybko, dobra, panie. Wsiadaj i spierdzielamy. Ty, nie przesadzaj. Już kurde. Chciałbym powrócić do nałogu. Be smart, friend. Positive. That's me. Here's the role I was gonna give that loan shark. Maybe I'll keep a 10 spot for myself, though. Who knows what I'll need? So long. Be serene. No halo, już starczy tej cutscenki. Ile dostaliśmy? $500? No nie no, myślę, że jest to całkiem spoko. Ilość gotówki. Gotówki, która i tak nam się nie przyda zbytnio, ale fajnie, że coś tutaj nam skapnęło. I nie robiliśmy tego za darmo, prawda? Myślę, że prawda. Wiecie co? W tym momencie... może Roman. Tylko postaraj się nie zakochać... Tylko postaraj nie zakochać się w tym gościu. To ma być interes, a nie przyjemność. Pewnie ci już odpisał. No właśnie, chciałem powiedzieć, że co do tej misji, to może jednak sobie ją zostawimy następny raz. Chociaż odpiszę temu gościowi, bo wątpię, żeby teraz już oznaczał to spotkanie. It's great to see you, Alejandra, but I have things to do online. Dokładnie tak. I tak jak mówię, wątpię, żeby to już oznaczało spotkanie odpisanie mu, ale w sumie zobaczymy. Okej, znowu matka. Mój dragi... Zaraz. Nie, to już czytaliśmy ostatnim razem. Tak, tak, czytaliśmy to na pewno. Brucey Kibbutz. Stary, widziałeś już ten szajs o nazwie ZIT? Dzwonisz na 948-555-0100, a tamci kolesie mówią ci, jakie piosenki teraz słuchasz. Pewnie w jakimś magazynie siedzi full kujonów, którzy słuchają wszystkich piosenek albo coś. Zresztą kogo to obchodzi? Ważne, że można zaszpanować laską w klubach, że jesteś obecny w muzyce. Nie to, żeby moje boskie bary, boskie bicki i mega boska klata im nie wystarczały, ale sam wiesz, kumasz? Alfa, pomyślałem sobie, że taki mega gość jak ty doceni tę zabawę. Naraz, stary, Brucey Kibbutz. Sprawdź to, suczki szukają gości, którzy potrafią rozpoznać ich rytm. Jakoś nigdy nie sprawdzałem tych tytułów maila, ale nieważne. W każdym razie, jeśli chodzi o Zita, to wiedziałem o tym. Nawet powiem wam taką ciekawostkę, że Zit... Wiecie, wyobraźcie sobie telefon... z tą klawiaturą numeryczną, prawda? Macie telefon w ręce, macie cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pod każdą z tych cyfr mieliście literki przypisane. No i właśnie pod literką... literki. Tak, dobrze powiedziałem. Pod każdą z tych liczb macie literki przypisane. I pod liczbą 9 właśnie była między innymi literka Z. Pod liczbą 4 była literka I. Pod liczbą 8 była też literka T. I dlatego właśnie to się nazywa ZIT. Znaczy, dlatego jest taki numer tutaj, to ten, 948, ten początek. A reszta to już przecież to są takie randomowe cyfry. 555 to jest zawsze praktycznie w każdej grze używane. I chyba w serialach tak samo. 555, nie wiem, tak się już przyjęło po prostu, że jest to często używane. No a 0100 to już taki po prostu random. Użyjemy sobie tego numeru. Nawet sobie go nie będę zapisał, bo zapamiętam na pewno, że te pierwsze trzy cyfry to jest ZIT. No i reszta jest łatwa do zapamiętania. Dobra, nawet powiedzmy mu pozytywnie.
Hej, to może być użyteczne. Wypróbuję to na twojej reklamie w radiu i zobaczymy, czy wykryje, że mówi to napakowany sterydami marzyciel. No, akurat tutaj by tego nie wykryło, ale rozumiem, że Niko sobie żartował. Niko, kurwa, Michelle jakoś pracowała? Ja pierdolę, nie wiem co powiedzieć. Do zobaczenia, Roman. Człowieku, czemu ty do mnie nie zadzwonisz? Czemu nie porozmawiam na ten temat, tylko wysłasz mi takiego maila? Nie do końca rozumiem te odpowiedzi. Co, odpowiem mu pozytywnie, że no tak, pracowała, odpowiem mu negatywnie, że co, że tak, pracowała, tylko że bardziej złowrogo? Dobra, dam tak. Udało ci się umówić mnie z facetem, a potem z policjantką. Chyba już nie powinieneś nikogo swatać, kretynie. Trochę odwrotnie to było, bo najpierw umówił cię z policjantką, potem z facetem. I tak na to patrząc, to mogłem mu odpisać trochę bardziej negatywnie, ale i tak ta wiadomość nie jest taka do końca pozytywna. Ja bym jej tak nie odebrał. Witaj, Bellik Niko. Potrzebujemy sprzedawcy. Oferuję 5000 dolarów za bycie rzetelnym sprzedawcą. Dane kontaktowe wymagane. Jak tylko okaże się, że sprawdziłeś się, wypłacam gotówkę. Czytnik myśli z młota pneumatycznego o 1800 koniach mechanicznych 4 wymiary. Hashtag zegarek, tiny time, serii 52, bla 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 bla, z adapterem fuzyjnym 80 GB RAMu, kuźwa, lub więcej. Jeśli na stanie będzie moduł zawierający silnik indukcyjny, bla bla, dwa stabilizatory krzywizn, 400 GB z RAMu i twój sprzedawca będzie rzetelny, wiszę ci 5000, wyślij mi jego dane. Co to kuźwa jest, usuwam to od razu. French Tom. Witaj, właśnie zobaczyłem, że jesteś mną zainteresowany. Żeby się ze mną umówić, musisz ustawić się w kolejce. A tak poważnie, mówiąc szczerze, odkąd dałem ogłoszenie, moja skrzynka odbiorcza jest zapełniona wiadomościami. Wiele odrzuciłem, ale gdy użyłem ciebie, wiedziałem, że nie jesteś taki jak inni. Zdaje się, że nie jesteś ani biedny, ani gruby. Dobry początek. Taki cudowny facet jak ja jest nieosiągalny dla życiowych pokrak. Sam zresztą wiesz, o co chodzi. Wpadnij do restauracji na 69th Street w Hove. Weź ze sobą portfel, bo ty stawiasz. Będę miał przy sobie czerwoną różę. Zazwyczaj jestem tam około 8. Ciao, Tom Rivas. Czyli jednak odpisaniem tego maila oznacza już przyjęcie tego questa. Dobra. No dobra. Znam... kłaczek. Znam to miejsce, widzimy, że tam... Co jest? Aha, dobra, jutrzejszego dnia o godzinie 8. To easy. To jednak wracam z powrotem. Ta pani Alejandra na pewno się nie obrazi. Find love, znaczy nie find love, tylko love meet. Female. No i robimy taki meczek, że undercover lover. Umów się. Low cheek. Umów się. Nie wiem, z kim tutaj się tak naprawdę mogę umówić. Nie pamiętam. W sumie nie, pamiętam jedną osobę. A nie, nie pamiętam, jej tutaj nie ma. To nieważne. To nie wiem, z kim się mogę umówić, a z kim nie. O, chyba z nią się mogę umówić. Go-getter, coś takiego mi się kojarzy. Klikniemy sobie w nią. No chyba klikam tak. W ciebie nie klikam, ale z tobą na pewno się nie da umówić. Mimo to kliknę. Z nią raczej też nie. Ale klikniemy. Być może z nią też się da właśnie umawiać. Chyba z tymi dwoma się da umawiać i jeszcze jest jedna kobieta. Ale jej właśnie tutaj nie ma. Ona jest na innej stronie. Pisał mi o tym jeden z użytkowników, ale już nie pamiętam gdzie, na jakiej stronie tak naprawdę dało się mówić. Mniejsza z tym. Ja sobie to na pewno sprawdzę. Potem i to zrobimy, a na razie właściwie i tak wysłaliśmy tą wiadomość do dwóch innych kobiet, co najmniej do dwóch innych kobiet. Znaczy inaczej. Może właśnie, powiem wam. Trzy kobiety są w tej grze takie, którymi możecie się umawiać właśnie korzystając z internetu. I dwie z nich są właśnie za pomocą tej aplikacji. W sensie za pomocą tej aplikacji możecie z nimi umówić, z dwiema. I trzecia jest na jakiejś innej apce albo na jakiejś innej stronie internetowej, teraz właśnie nie jestem pewny. I w każdym razie tą trzecią osobę akurat tylko kojarzę. Tych dwóch pozostałych nie kojarzę, ale na pewno poklikałem właśnie w nie też. Bo kliknąłem tam chyba we wszystkie albo większość z nich. I raczej też kliknąłem akurat te dwie, z którymi możemy się umówić. Także raczej tej problemu nie będzie i prędzej czy później one się odezwą do nas z powrotem na maila. Więc będziemy mieli wtedy rondeczkę dodatkową. Jak już wspominałem, trzeba to jakoś, wiecie, zapomnieć o Michelle, o tym co nam zrobiła. Umawialiśmy się z policjantką i widzicie, właśnie, teraz jeszcze mogę nawiązać do jednego. Za każdym razem jak właśnie byliśmy gdzieś z nią na randce, to ona dopytywała o różne takie szczegóły z życia prywatnego, tak bardzo, bardzo prywatnego. I zadawała takie bardzo podejrzane pytania, jakby wiedziała, że
coś mamy na sumieniu, że coś tam robimy nielegalnego do końca, że coś tam kombinujemy i wiecie, tak się nas podpytywała, z kim tutaj mamy układy, z kimś... O! Silnik mi się pali! Wracając, dopytywała się nas o różne takie rzeczy, o które się dopytywać raczej nie powinna i to były takie właśnie red flagi z jej strony. Dla właśnie uważniejszych, co po niektórych, właśnie te red flagi pewnie od razu sprawiają, że ktoś miał taką lampeczkę w głowie, że coś tu kurde nie pasuje w niej. Ja grałem pierwszy raz, to oczywiście kompletnie nie miałem tej lampeczki czerwonej w głowie i nie wydawało mi się to absolutnie ani trochę dziwne. Ale oczywiście wtedy grałem za dzieciaka. Teraz jakbym właśnie coś takiego słyszał w grach, to pewnie też by mi się to wydawało już trochę dziwne. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi ta mechanika, że zawsze na randce, kiedy byliśmy z nią, to policja nas nie ścigała. No bo oczywiście właśnie, no ona była tajniakiem, także tutaj policja wtedy nas olewała. Kiedy jakieś przestępstwo popełniliśmy, na przykład kiedy byliśmy w barze, narąbaliśmy się i potem wracaliśmy po alkoholu. Policja nas olewała. Co prawda jest to mało logiczne oczywiście, bo nie każdy stróż prawa będzie wiedział, że Misza jest tajniakiem i nie będzie nas zaczepiał. No ale wiecie, no. Niech będzie. Fajnie tak, że coś takiego tutaj zostało zaimplementowane. Nie mogę się powstrzymać. Ej! Gonicie mnie? Kurde, nie wiedziałem, że tak się stanie. Ja tylko i wyłącznie w niego wbiegłem i nie kliknąłem w ogóle lewego przycisku myszki. Myślałem, że policja oleje to. Wow. No nieważne, w każdym razie i tak teraz powinna ona mi zniknąć, jak się prześpimy. Powiedzmy, że policjant zapomni o tym albo stwierdzi, że nie będę go budził, więc no. Portorykański łącznik, właśnie to miejsce na koniec robiliśmy poprzedniego odcinka i ona odblokowała nam możliwość spotkania tam chyba 5 właśnie innych nieznajomych albo przyjaciół. Ale tym się już będziemy zajmować właśnie następnym razem, albo jeszcze w przyszłych odcinkach, raczej jeszcze w przyszłych, dalszych odcinkach. A póki co, ludziska, kończymy. Więc dziękuję za uwagę, jeżeli wam się ten materiał podobał, zostawcie czapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.